Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Mateusz i dzisiaj was witam w pierwszym odcinku z poszukiwań wykrywaczem metali. Dzisiaj będziemy szukiwać sobie na plażach, na dwóch plażach, a dokładniej na plaży w Powidzu, jak i w Przewrodzinie. Wy słyszycie mój głos podłożony do tego filmu, który teraz oglądacie. I tak będzie wyglądał ten film w większości miejsc. Będzie parę fragmentów na żywo, choć jednak, no powiem szczerze, nie chciałem nagrywać z głosem, nie chciałem mówić, było trochę ludzi na plaży. No i był ze mną mój kolega, co będziecie mogli zauważyć na filmie. Jest też dużo znalezisk, nie jest pokazane, bo tam było pełno jeszcze więcej folii, jeszcze więcej zawleczek. Tu i tak jest połowa tego, jak nie jeszcze mniej. Mam nadzieję, że film wam się będzie podobał. No i co? No i zapraszam was już do oglądania tego filmu. Więcej opowiem w dalszej części filmu. No i właśnie teraz na ekranie możecie zobaczyć plażę, na której prowadziliśmy pierwsze poszukiwania monet, no i ogólnie wszystkich rzeczy, które tam leżą. Jest to plaża w Przybrodzinie. No i rozpoczynamy poszukiwania. Głos wam się będzie teraz prawdopodobnie zlewał z tym głosem oryginalnym z filmu. Widzicie teraz z wykrywaczem metali, jak chodzimy po plaży. Oczywiście mam wykrywacz Garrett Ace 250, jak widzicie pierwszy sygnał. No i co? No i wykopujemy. No i patrzymy, co jest, łopata poszła w ruch. Jak widzicie, sprawdzam wykrywaczem, czy już został to wykopany. Niestety nie mamy jeszcze hitka. No i to jest nasz wielki problem. Choć zobaczycie w tym filmie, że właśnie jakoś sobie radzimy. Chiński pinpointer w akcji. No i zobaczcie, pierwszy sygnał wykopany. No i co? Co tam mamy? Ja to oglądam teraz razem z wami. No i pierwszy sygnał. Zawleczka? No to oczywiście, co to mogło być? No, zawleczka. Takie mam szczęście do poszukiwań. Kolejne ujęcie. Kolejny sygnał. Może teraz coś dobrego siądzie. Znowu szukamy pinpointerem. No i możecie zobaczyć, pierwsza monetka, grosz. Nasz współczesny polski grosz z naszego okresu. Jedziemy dalej. Jak widzicie, powierzchowny sygnał. I kapselek pierwszy w tym filmie. Tutaj znowu na wierzchu. Tu. No i folia. Kolejny sygnał. Przepraszam też od razu za to, że jest dosyć duży szum, no ale taki dźwięk łapie aparat. No i co tu zrobić? I teraz już się nie odzywam. Przez chwilę. Kolejna zaleczka.
Na wierzchu to jest. Dobra. I znowu pinpointer w akcji. Zobaczcie, co to będzie, co to będzie. Kapsel. A co to mogło w sumie być, nie? Kapselek. Wszędzie, gdzie nie pojedziesz, są śmieci. Kolejny sygnał. No, tu jest ładny. No i kapsel. Trzeci już w tym filmie. No niestety. Widzieliście trochę przyspieszone tempo. Nic nie wychodziło. No cóż. Kolejny sygnał, tym razem taki na mniej piaszczystej plaży. No i co? No i pa złotko. Tak. Znowu nic ciekawego, nawet pinpointer go wykrył. Albo jakiś śmieć, albo coś innego. I teraz, co dalej? Szum w tle. Ponownie, no przepraszam za to was, ale nic nie zrobię po prostu. No i już chyba piąta zawleczka. Ale co tu zrobić? No to już nie piszczy. No i sygnał na samym wierzchu. No i dwa grosze z tego co ja widzę. Lecimy dalej. Przejadę tym. Ten pinpointer ma bardzo wolny zaskok, więc jak możecie zobaczyć, ja nim dosyć wolno jadę. No i zawleczka, jak mogliście usłyszeć i zobaczyć na filmie. Juhu, batalia zastanę. Teraz większa dziura wykopana. Kolejny ładny sygnał. I co to może być? No, pewnie zawleczka, choć to zobaczycie. Nie uprzedzam faktów. Dobra. I pinpointer w ruch. Za tą chwilę ciszy. Przepraszam, że nic kompletnie nie słyszeliście, ale to tylko przez chwilę. No i dwa grosze. Widzicie znalezisko i zdjęcie naszego znaleziska. No i kolejne sygnały, już ładne, widzicie na ekranie. Skąd wiesz? Tu. Poznaję. Już je widzicie. Właśnie wykopujemy, to już jest jedno z ostatnich znalezisk. Jest Kacper. Jest monetka, bardzo ładna, świecąca się. 20 groszy. Jak to również słyszycie na żywo. Kolejny pisk wykrywacza. Co to może być? Kolejne kopanie, no i co to może być? No zawleczka, no a co? Pozdrawiamy pana na motorze. Dziękujemy za pomachanie. Przepraszam za odgłosy w tle, ale kot mi się dobija do pokoju. Kolejne znalezisko, jakaś tam gwint od śruby. No i na sam koniec rzuty magnesem, a w sumie jeden, którym złapaliśmy mało widzicie, bardzo ładny obraz w tle. Bardzo ładny obrazek. No i tych rzutów magnesem było więcej, ale to może kiedyś w innym filmie. No i jak coś ciekawego uda nam się złowić. No dobra, więc przyszła pora na podsumowanie. Widzieliście cały film. Szukaliśmy około 2 godziny na dwóch plażach, jednym wykrywaczem Garrettem 250. No i na tych dwóch plażach nie wchodziliśmy do wody, gdyż temperatura po prostu na to nie pozwoliła. Znaleźliśmy to, co już w sumie widzieliście we filmie, no czyli 20 groszy, kolejna moneta z 10 groszy, 2 grosze, 1 grosz, no i tego nie widzieliście we filmie, 5 groszy, ale strasznie
zjechane. No i podsumowując, wyszło tutaj 20, 30, 35, 30, 8 groszy razem. No, nie mało, nie dużo. Do tego pełno kapsli, kupa kapsli by to była, kupa do tego zawleczek, śmieci innych różnych. Nie wiem, na co to starczy. Jaje wkładam do takiego pudełeczka, którego dostałem z wykrywaczem. No i tutaj przy okazji już mogę wam pokazać znaleziska z nadmorza. No i całe to pudełko Garrett Metal Detectors. No i tutaj możecie zobaczyć, że tutaj już jest trochę bardziej bogato. Jest piłeczka, jest nawet coś złotego. Tylko, że to nie jest złoto, no niestety. No i 10 zł w piątkach, tutaj trochę dwójek, złotówki, tu, no i tutaj grosze. Tutaj jest około 30 parę złotych, przepraszam za nagły brak światła, ale kot mi zasłania to. No i mam nadzieję, że tych odcinków będzie więcej z wykrywacza metali czy z magnesu. Może kiedyś będzie na polach. Oczywiście to już z pozwoleniami i tak dalej, więc co? Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. No a dzisiaj to by było tyle. Dziękuję za oglądanie. No i co? Cześć.